one się dokładnie pokrywają w praktyce z tym protokołem. Bo po fakcie już, tak? Kiedy można było wszystkie wszystkie fakty i wszystkie czynności, które wykonała ta firma, nie tylko ta firma, zebrać sobie w całość i na tej podstawie przeanalizować cały proces budowlany. Zobaczcie Państwo, o czym ja wtedy mówiłem, gdzie to się dokładnie pokrywa. Jest możliwość taka, tu się przychylam do protokołu, żeby próbować wyciągnąć wnioski od projektanta. Biura projektowe, w szczególności konstruktorzy czy architekci, są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za błędy czynione w trakcie wykonywania swojego zawodu, za błędy też projektowe. I dosyć często wyciąga się z tego tytułu konsekwencje. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię sprawdzenia tej dokumentacji, ja tak byłem świadkiem tego, bo kiedy były przygotowywane dokumenty do przetargu, to była niezliczona ilość, wtedy, o ile pamiętam, około 30 różnych problemów, zagadnień, które były niezgodności projektowych, które można było na etapie weryfikacji projektu, i to pani Justyna, i jeszcze wtedy nie tylko pani Justyna, to zostało zweryfikowane. To po co się robi? Ale o ile panie Andrzeju zna pan przedmiot budowlanki, bo pan się tutaj często reklamuje, że pan zna, to wie pan dobrze o tym, że nie wszystko jest w stanie nawet najlepszy urzędnik czy fachowiec wyuczyć na podstawie projektu, ponieważ są sytuacje kolizyjne, które wychodzą dopiero na etapie wykonawczym. I tu na przykład było kilka takich, powiedzmy, niezgodność parteru pierwszego piętra o kwestii na przykład posadowienia słupa pomiędzy filarem, pomiędzy oknami. I trzeba było to przeprojektować. Był jeszcze inny niezgodność.